Ja mam wrażenie, że to jest taki najbardziej, wiesz, najbardziej, najmniej zaplanowany. Najmniej zaplanowany, ale może najbardziej udany podcast Team Beach. Właśnie zaczynamy. Dzisiaj powiemy wam o tym, co według nas jest potrzebne, aby stać się lepszym graczem w Pokémon Trading Card Game. No, będzie fajnie. Kapy wracają zaraz, znaczy zaraz, no za jakiś miesiąc. Więc nowy sezon, więc wydaje mi się, że spoko temat, żeby teraz poruszyć. Tak, także podzieliliśmy nasz plan jazdy, tak naprawdę, tego, o czym dzisiaj wam powiemy, na takie główne tematy, które zobaczycie pewnie teraz na ekranie. I tutaj widzicie, że po lewej jest jakby skill w kartach, same jakby rzeczy, które możecie zrobić w trakcie gry, jeśli chodzi o kolejność zagrywania karteczek i to, jak macie ruszać swoimi rękoma, w jakiej kolejności. A po prawej stronie mamy aspekt mentalny, podejścia do turnieju, do gry, co robić i tak dalej. I to chyba Jerzy bardziej się będzie tym zajmować. No spoko. Znaczy tak. To jest ciekawe, że ja mam wrażenie, że wszyscy... Nikt nie skupia się w ogóle na mentalnej części, a to jest dla mnie osobiście ważne. To jest tak samo ważne jak część z kartami, więc... No. No, ja jestem... Zaliczę się do tych osób, co się nie skupiają, dlatego ja będę głównie osobą pytającą. A jeśli chodzi o właśnie te główne rzeczy w kartach, to ja się będę też mógł wypowiadać. No i tak naprawdę zacznijmy od najważniejszego, czyli deck choice. Jakby już lecimy rzeczy, które, no, żeby grać, jakby uprawiać jakiś sport, załóżmy, no to żeby pobiec jak najszybciej odcinek 100 metrów, tak? No to lepiej ważyć 60 kg, być super wysportowany, mieć świetne nogi, a nie ważyć 100 kg i się turlać do mety, tak? Więc no. To, czym próbujemy dostać się do mety, ma bardzo duże znaczenie i wybranie właśnie odpowiedniego narzędzia do tego, czyli właśnie tego dobrego deku, to będzie odpowiednie narzędzie do stania się lepszym. Jakby to jest pierwsza, najłatwiejsza rzecz, którą można poprawić, czyli wybrać dobrą talię. I jak to zrobić? Ja w ogóle jeszcze dodam. Alex kilka razy mi mówił, on już wygrał turniej w momencie, gdy spikował deck. W sensie to jest na tyle ważne, że to jakby daje przewagę, jeżeli masz, załóżmy, właśnie gorsze umiejętności z tych innych kategorii, o których będziemy mówić. Jeżeli masz dobry deck, to jesteś w stanie się przygotować jakby no już z tydzień, no jakoś tydzień zazwyczaj przed, bo no zazwyczaj najlepszy deck choice jest analizowany po jakimś turnieju. No i w jaki sposób możemy w ogóle dojść do tego? No, jeżeli sobie spojrzymy na metę, widać mniej więcej, co jest dobre, a co nie. Jest kilka różnych sposobów, żeby do tego podejść. Albo można grać BDIF-em. Problem z graniem BDIF-em jest taki, że traficie na prosów, którzy są 3000 razy od was lepsi, którzy grają dokładnie tym samym, a wy jesteście gorszy z tym deckiem zazwyczaj. Nie mówię, że zawsze. Dlatego ja osobiście lubię troszeczkę pikować off-topowe deki, które wciąż jakby mają solidne matchupy i wybrać sobie po prostu... No, musicie sobie zrobić przewagę, zanim turniej się w ogóle zacznie. Naprawdę. Tak, no jeszcze kwestia tych BDF-ów, że ja jestem chyba takim idealnym przykładem gracza, który... w Polsce gra BDIF-em, bo nikt nie jest w stanie mi zagrozić, kiedy nie gram, bo ogólnie zasady grania BDIF-em, wygrywasz na wszystko, plus mirror. Jakby musisz być komfortowy w mirrorze i to jest główny czynnik, czy w ogóle mogę zagrać jakimś BDIF-em, stać się lepszy. No i właśnie jak uwierzysz w swojego skilla
i to, że jesteś w stanie wygrać, zagrać BDF-em i zagrać Mirror odpowiednio, no to wtedy to już pierwszy dobry krok do jakby pierwszy dobry krok do zostania dobrym graczem, czyli uwierzenie w siebie i wygrywanie tych Mirrorów. Tak, ja jeszcze dodam jedną rzecz. Był chyba format, w której to był format, w którym dopiero co Lugia wyszła. I wszyscy prosi mówili, że oni, że to jest dla nich najbardziej znienawidzony format na początku, bo później się rozwinął w fajny sposób. Bo albo grałeś Lugią, albo przegrywałeś. Tylko problem BDIF-a był taki, bo Lugia była BDIF-em, że mirrory były losowe. Więc no, jeżeli mirrory są losowe, to ja właśnie tak mam, że jak już pikuję BDIF-a, to tylko w momencie, w której można wyskillować mirror, bo inaczej to nie ma sensu. No. Ale no, zazwyczaj lepiej spikować. Jeżeli uważasz się troszeczkę za, no nie za prosa, lepiej spikować deck, który jest troszeczkę off-topowy, niż tego BDIF-a, chyba że BDIF jest blinded i dla ciebie to najlepiej działa, nie? To akurat Lugi przykład mi się wydaje. No, to właśnie jeszcze wracając do mojego przykładu, że local play w Całopolskę gram sobie BDIF-em, a jak przychodzi co do major eventów, to jestem tak obstrany, że ja wolę piknąć coś, czym jakby na gorszego gracza w jakimś unfavored matchupie sobie poradzę, ale będę przez braindeadować mojego deku, będę mieć dobry matchup na dobrych graczy. I no, nawet z nimi nie wygram skillem, tylko wygram matchupem z nimi, a na innych wygram skillem. A granie właśnie BDF-em w Polsce to jest zupełnie przeciwieństwo tego, czyli wygram wszystko skillem, nawet unfavored matchupy. Tak. No, no. Wydaje mi się, że to jest tyle. Jeszcze teraz techy, które się trochę z tym wiążą. W momencie, gdy jakby się pikuje deck, no wiąże się też z tym, że jakieś matchupy są gorsze lub nie, lub mniej. Więc musicie ewentualnie zmieniać sobie swoją własną listę. Co dużo osób nie robi, dużo osób po prostu kopiuje listę i jego. A no takie karty jak, no techy na przykład Ice Q kiedyś był w Intellion boxie, na przykład Reggie. Pamiętam jak do Warszawy, do Palki Wikawol dodawaliśmy Zabdosa na Reggie też. Akurat przykład no. dwóch Reggie. Ale no właśnie trzeba wiedzieć, czy potrzebujesz jakieś techy, bo też bez sensu dodawać, jeżeli one nic nie dodają, nie? To jest kolejny skill, który jest dosyć ważny do ogarnięcia. Chyba że ktoś to za ciebie to zrobi, przykładowo poprosisz kogoś, grasz z kimś tą samą listą i tyle, nie? Tak, no żeby też właśnie, macie techa, tak? Pytanie, czy to nie jest win more card tak zwane, czyli zagram kartę w deku, żeby sobie niby poprawić matchup, który i tak jest dobry, no i wtedy no naturalnie, wygrywamy ten matchup, staje się on zamiast tam 60-40, staje się 80-20, ale teraz pamiętajcie, że gramy ten tech, powoduje, że jesteśmy lepsi na ten matchup, a gorsi na inne. I to nam może przegrać w taki sposób. No trzeba znaleźć balans, jeżeli rzeczywiście potrzebujesz techa, to go wrzucasz, jeżeli nie. Jeżeli czujesz, że matchup jest 45-55, a masz wtechować 3 karty na jakiś matchup, to raczej nie warto, nie? To też jakby można bardziej rozwinąć, że techy mogą być dobre na jeden matchup albo na kilka, ale już aż tak głęboko się nie będziemy w to raczej. Nie, no, właśnie możemy. Przychodzić. Bo trochę szybko skipnęliśmy ten deck choice i to jest ogólnie połączone. Ja bym jeszcze bardziej pociągnął temat tego, jak ludzie mają pikować deki na turnieje, jak to ma wyglądać. I jeszcze idealny przykład, to razem do tych pikowania deków, to przykład Tordas EWC. Także wam to zobrazować na przykładzie, widzowie. To Tord piknął decklistę Charizarda, czyli BDF-a, totalny BDF, ale bał się jednego matchupu. Wiedział, że wszystko inne może wygrać, jak chce, ale bał się na kontrolę, więc co zrobił? Wtechował się na same kontrole. I dokładnie tego jakby ten sam styl gry możecie wykorzystać na przykład na local playa. Czyli chcecie grać jakimś deckiem, ale u was
są same Chimpao, no to wtedy gracie innym buildem Zarda, który wygrywa w Chimpao. No i właśnie takie mądre te chowanie się, żeby wiedzieć, ok, mam te techy, ale muszę je zrozumieć i muszę umieć ich użyć i wtedy dopiero one są sensownie zagrane. Tak, no bo to znowu, jeżeli kopiujecie po prostu 60-kę, nie zastanawiając się w ogóle nad kartami, to no, jeżeli robicie deck choice, to musicie być świadomi, dlaczego akurat tą 60-kę. Tak, no. Jakby można kopiować, jeżeli nie wiecie, ale no jeżeli chcecie stać się lepsi, no to musicie być bardziej świadomi tego, co wrzucacie do deku. Po co ludzie na local playu grali Team Yelshira w momencie, kiedy nie mieli żadnych kontroli w mecie? Ludzie grają Jirachiego, skoro nie ma żadnego losboxa u nich? No, bez sensu, totalnie bez sensu. No. A jeszcze bardziej bez sensu są deki, które dosłownie tylko polegają na jakichś braindead strategiach i kontrowania innych. No i to już w ogóle moim zdaniem osobiście bez sensu. Czyli takie deki typu właśnie kiedyś Regi, teraz nie wiem, jaki przykład takiego braindead deku, który nie wygrywa w nic. Ancient Box. No nie, Ancient Box coś tak nie, ale... W sensie są deki, które moim zdaniem nie... Okej, jak pikujecie deck choice, to myślicie na tym, są deki, które moim zdaniem pomogą wam się stać lepszymi, a nie tylko wykonywanie ruchów i takie deki jednego turnieju. O, ja bym to tak porównał. Że masz deki, czyli które... blinded deki, z których nie improwujesz, bo są zbyt blinded. No. Jeszcze na przykład, jak wybierasz te deki, albo jakbyś doradzał wybieranie deków na... Jedno to jest na jakieś local play, a drugie to jest na major eventy. W sensie, czy jest różnica i jak ty wybierasz deki? To będziemy jeszcze przychodzić, ale mogę już zacząć trochę ten temat. Odnośnie comfort picku. Moim zdaniem... To nie, to potem. Okej, ale tylko tak szybko wspomnę. No. Jeżeli masz zagrać Charizardem w momencie, gdy nie grałeś nim w ogóle i zacząć go testować tydzień przed, to walnij się w łeb i graj jakimś deckiem, którym po prostu grałeś przez cały sezon, bo no chyba, że zależy ci na nauczeniu się właśnie nowym deckiem, nie? Jeżeli mówimy o tym, na przykład jest rotacja, nie masz w ogóle pomysłu, czym grać, tak? No to jest coś takiego troszeczkę, moim zdaniem, jak playstyle. Każdy ma troszeczkę inny. Można jakby... Testujesz sobie po prostu decki, które ci pasują. I grasz tym, czym po prostu jest ci się lepiej gra po prostu. Jeżeli... No jak to teraz powiedzieć, nie? No nie, jeżeli nie, masz... nie dam ci teraz przykładów, ale jeżeli masz playstyle jakiegoś tam Muvimaxa, to moim zdaniem okej było się przerzucić na przykład na Chimpao, bo moim zdaniem te... Mega podobnie, jakby te deki działały. Moim zdaniem, na przykład, jak grało się Roaring Moonem, tym EX jeszcze, to teraz Raging Bolt jest podobny w miarę. W sensie no, też straightforward, tu. I jeżeli jakby jakieś deki ci odpowiadają, to poszukaj sobie deku, który ci po prostu odpowiada. Bo jeżeli masz czymś grać na siłę, to też nie jest fajne. Albo no, można grać po prostu BDIF-em. Jeżeli nie wiem, czym grać, to gram BDIF-em. Tylko upewniam się, że Mirror jest grywalny. Jeszcze jedna rzecz, taka w sensie ostatnia do deck choice'ów, co widzę bardzo często w community, że ktoś cały czas skacze z deku na deck, a nie wiem, kiedy na przykład ty miałeś ostatnią sytuację, gdzie zagrałeś w jednym formacie więcej niż trzema deckami. Dosłownie nie. Nie wiem, czy kiedykolwiek, tak szczerze. No, więc nie grajcie trzy deki, to już maksimum, jak na jeden format, żeby nim zagrać. No, wiadomo, zawsze mieć tak, jest tak, jakby najlepiej mieć taki jeden najlepszy, tak? Potem ewentualnie drugi, kiedy nasza meta jakoś lokalna nie siada. No, trzeci to już jest ostateczność, ale jak chcecie coś lepiej poddymić... Lepiej zmasterować jakiś konkretny deck, niż grać tak słabo trzema różnymi, po prostu. Tak, no... Bo jeżeli, nawet jeżeli jest gorsza meta, to jeżeli umiecie grać tym deckiem lepiej niż załóżmy Charizardem,
to lepiej wam pójdzie tym deckiem niż Charizardem. Po prostu. Tak, tak to działa, nie? Tak i... Ja osobiście jeszcze dodam jedną rzecz szybko. Ja lubię osobiście się zamykać do dwóch pików przed turniejem. Czyli... ale nie tuż przed turniejem, tylko z jakiś tydzień przed. Zastanawiam się między dwoma deckami. I po prostu pikuję albo ten, zależnie od tego, jak idzie w trakcie testowania. No. To jest moim zdaniem też fajne. I ostatnia porada, jak macie początek formatu, tak jak teraz będzie, to jakby badajcie sobie deki, ale nie pikujcie nigdy deków z gówno tiera. Czyli teraz się jakieś kilka archetypów pokazał, jakieś tam Dragapult, te Ogrepony, spoko, ale może jakiś taki memdek jak Dialga zrobi jakiś wynik i co, i nagle to mam grać Dialgą, bo to jest memdek, no nie. Nie pikujcie memdeków, no bo one, no wtedy nie staniecie się lepsi, bo one naturalnie mają mniejsze predyspozycje do zrobienia jakichś wyników i będziecie musieli teoretycznie kierować swój deck, zamiast no po prostu grać razem z deckiem, że tak powiem. No, no. Dobra. To jest jakby pierwsza część co do skilla, trochę to będzie trwało. Skilla w kartach. Nie, wcale mija 15 minut tylko, więc dobra, szybko. Dobra, no. Teraz myślę, że już tak trochę z górki. To rzecz typu sequencing i finning. To jest bardzo połączone. To ja bym się nazwał specjalistą w tym. Czyli zawsze krzyczę na kogoś, jeśli czegoś nie sfinuje i tak dalej. No, po co używamy w ogóle tych rzeczy? Finowanie to jest, żeby to tak uprościć, to jest zagrywanie kart, które wiemy, że już się nam nie przydadzą pod koniec gry, albo to jest zagrywanie kart, żeby wyciągnąć, jak najbardziej odchudzić nasz deck, aby wszystkie inne karty pozostałe w deku były dla nas potrzebne lub mamy większe szanse na dobranie ich. Czyli na przykład potrzebujemy Boss Ordera, tak? Dobrać z Bibarela na 5. No i możemy po drodze zagrać jakiegoś Ultra Bola, Buddy Pofina, wyszukać karty z deku i nasza szansa na dobranie Boss Ordera jest o wiele większa, niż gdybyśmy tego nie zrobili. Czyli im więcej jakby takich rzeczy zagramy w trakcie gry, cały czas widząc, tym większa szansa, że jak dostaniemy Disra pod koniec gry, to dobierzemy to. I będziemy tak, no, tym Lugiakiem, który zawsze dobiera bossa po Iono na 2. Chyba lepiej jest dobierać bossa, jak dostajecie Iono na, załóżmy przykładowo, 10 kart niż 15, nie? No, naprawdę da się często aż tak finować. Jakby to oddziela właśnie tych gorszych graczy i lepszych, że niektórzy sobie powiedzą, okej, no nie spaliłem Nezbola. I później zagrywa ktoś Roxanne i dobierasz tego Nezbola. Zawsze dobierasz Nezbola i potem się jeszcze denerwujesz, że tak, to, tak. Ja nie dobrałem bossa, miałem tyle, nie miałeś tyle szans, tylko nie sfinowałeś. Takie główne karty do finowania to są właśnie Nezbole, Pofiny, Ultrabole, czyli te Pokémon Search'e. Takie z takich mniej oczywistych czasem. To są właśnie Tule, Vacuumy, Stadiony, finowanie, najprościej, wszystko, czego wiecie, że już nie użyjecie w trakcie tej gry, możecie po prostu gdzieś podczepić. Zrobić tak, żeby to nie wróciło do waszego deku. Nawet jak myślicie, że Super Roda, możemy zagrać nawet na jedną kartę. Super Rod nie musi wyszukać wszystkiego. Możecie zagrać randomowego Turo w trakcie gry, żeby tylko go spalić i coś znowu postawić z powrotem. Jest tyle rzeczy, w jaki sposób można spalić, tylko musi się zastanowić, ok, czy będę potrzebować jeszcze tego, żeby zamknąć grę? Jeśli nie, no to palisz to. Tak, ja dodam jeszcze jedną rzecz. Jak bardzo powalony może być ten fin? Ostatnio miałem sytuację, w której musiałem zagrać, jakby sobie stepować checkmate'a. Musiałem wywalić o jedną kartę więcej, więc zagrałem najpierw Roda na jedną gras i drugiego Roda na jedną gras. No. Bo wiedziałem, że Rody już mi nie są potrzebne. Miałem wystarczająco energii, więc i wszystko jakby miałem. Więc tak naprawdę po co ci Rod? Jeżeli byś dobrał Roda potem, to możesz jedynie samego siebie obwiniać, a nie to, że unlucky czy coś. Dokładnie. Tak naprawdę. No właśnie, nawet
jakby w losbox pod Greninja, co nie? Niby Rod to jest taka karta, którą potrzebujesz. Dobra, to już do sequencingu przejdziemy. Sequencing to jest zagrywanie kart w odpowiedniej kolejności, tak, aby osiągnąć nasz zamierzony cel w najbardziej optymalny sposób. Czyli potrzebujemy dobrać w pierwszej turze, gramy swoją pierwszą turę i naszym celem jest wystawienie jak największej ilości Pokémonów. Czy zagramy Buddy Puffin, czy tam Nuzballa przed Flower Selectingiem, czy po? No jeśli naszym celem jest wyciągnięcie jak największej ilości Pokémonów, to najpierw zagramy Flower Selecting, bo szansa na Pokémona, na dobranie Pokémona z deku nadal jest większa, bo nie wyszukaliśmy dwóch Pokémonów na ławkę. Nie wyszukaliśmy tego Pokémona z Nuzballa. No i jeśli znajdziemy jakiegoś z pierwszej rzeczy, to znaczy, że uzupełnimy jakby resztę naszego celu drugą kartą, którą mamy na ręce i już mamy informację, że ona i tak tam już jest. Takim najprostszym przykładem jest dylemat Greninja, Comfy i Colres. Które z nich zagrywasz pierwsze? Jeszcze to. No tak? No Ja i. się śmieję po prostu, bo już tyle razy to po prostu ludziom mówiłem, nie? Ale ja mówię, że No do tego dnia tak. ludzie nadal popełniają ten błąd i najpierw zagrywają albo konfeja przed koloresem, albo koloresa przed Greninją, żeby wam wytłumaczyć. Jak najlepiej, w sensie najpierw na przykładzie Losboxa, dlaczego gramy Greninja, Colres, Comfy w tej kolejności. W sensie Greninja zależy. Jeśli mam dwie energie na hendzie, to zawsze gramy w ten sposób, że gramy Greninja, bo dostajemy dwie karty, które i tak byśmy dostali w sekwencji, i tak chcemy je mieć, aby później podjąć decyzję na temat, co bierzemy z Koloresa i co bierzemy z Comfeya, czyli rzeczy, które wyrzucą nam karty do Lost Zone'a. I w momencie, Im kiedy więcej masz mamy. kart na ręce, tym jakby więcej wiesz i możesz łatwiej podjąć decyzję. Dokładnie. Czyli gramy pod. Im więcej informacji, tym łatwiej podjąć nam decyzję. Czyli nie utrudniamy sobie, grając najpierw Comfeyów, bo Comfy zagrany przed Koloresem. To jest tak naprawdę konfi w ciemno. A jak zagramy Koloresa, to mamy więcej informacji, żeby później wybrać tą pozostałą rzecz z Flower Selectinga. Ja dam taki przykład. Jeżeli zagracie Greninja najpierw i dobierzecie Nestbola, to później z Coloresa, jak traficie kolejnego Nestbola, to wiecie, że możecie go odrzucić. Jakbyście najpierw zagrali Coloresa i zastanawiali się, czy wyrzucić Nestbola, czy nie, bo nie wiecie, czy dobrać, no to jest gorsza sytuacja po prostu, nie? Tak samo z Confejem. Jeżeli widzicie tylko dwie karty, to znowu możecie zastanawiać się, czy brać Nestbola, czy nie, a po Coloresie macie więcej informacji, bo widzicie więcej kart. Dokładnie. Także. Też pamiętajcie, B-Barrel przed Pidgeotem. To jest spoko. Też często jest sytuacja Forest Silstone zawsze po Pidgeocie, jeśli macie taką opcję. Albo, o, jeszcze jedna ważna rzecz w sequencingu. Będziemy tasować naszą rękę w danej turze. I mamy coś, co dobiera karty, na przykład jak Kiria, albo wyszukuje karty jak Pidgeot. No to najpierw zagramy coś, co nam daje randomowe rzeczy do ręki, czyli na przykład jakąś Iono. Dobieramy to i na podstawie tego robimy inne ruchy, bo najpierw zobaczymy, co dobraliśmy i co jeszcze potrzebujemy dobrać ewentualnie w turze. Czyli jesteśmy Charizardem, potrzebujemy kilka rzeczy do combo. Więc nie wyszukujemy z Pidgeotta pierwszej rzeczy do combo, podczepiamy, zagrywamy Iono i liczymy, że coś dobierzemy. Tylko najpierw zagrywamy Iono, liczymy, że coś dobierzemy i z Pidgeotta bierzemy jakby ostatni element do układanki. Tak, ja jeszcze dodam, że nie zawsze jakby, teraz mówimy o konkretnych jakby sytuacjach i tak jest zazwyczaj, ale na przykład w Gardevoirze czasem możesz chcieć najpierw zagrać Kirlę przed Iono, macie załóżmy Gardevoira i chcecie najpierw użyć abilitki, żeby wyewoluować, jakby to wszystko to są takie ogólne rzeczy,
I nie zawsze, no z Pidgeotem akurat chyba zawsze tak jest, ale nie zawsze pamiętajcie, że jest taka, jest dokładnie tak jak, dokładnie taka sama sytuacja. Jakby tak, to się zależnie od gry. Musicie wiedzieć, być świadomi tego po prostu, po co robicie daną rzecz. Musicie myśleć o tym, a nie zagrywać to, bo tak się nauczyłem. Tak, no i wszystko się tak naprawdę sprowadza do tego, że ustalamy plan na turę i potem jak go osiągniemy. Jeśli i sequencing polega na tym, żeby wymyślić właśnie najbardziej optymalną drogę do planu, który chcemy osiągnąć. I... Tak, czyli na przykład, to jest to, co wcześniej Alex mówił, chcemy basiki, najpierw zagramy konfoja. Nie chcemy basików, najpierw zagramy pofina. Po prostu. To jest tak proste. Tak. Tak szczerze. Więc najpierw się zastanowić, a sequencing polega na tym właśnie, w jaką linię pójść. No to jest czysta matematyka. Jak pójść, żeby mieć największe szanse na dobranie czegoś. I no to się można, i właśnie jak się tego nie nauczy, no to się potem nie wie, czy się przegrało przez bycie unlucky, czy przez to, że właśnie źle wykonywały się te dwie umiejętności, które akurat są bardzo fajne w kartach, moim zdaniem, w Pokemonach, bo one zostają z wami jakby do końca, w każdym formacie one się przydają. Tak, w każdym deku jest. W każdym deku, w każdym formacie te dwa skille, czyli finowanie i sequencing, jest nieodłączną częścią każdej gry w karty i jeśli ich nie wymasterujecie, no to stawiacie się w gorszej pozycji o wiele. Tak, no gracz, który gra załóżmy od tam 2010, no już ma tak wyrobiony ten sequencing, jeżeli o to dbał, no że lepiej byłoby to wymasterować, żeby nie mieć po prostu automatycznie... No tak naprawdę dbacie o każdą z tych umiejętności, żeby wyrobić sobie przewagę nad swoim przeciwnikiem tak naprawdę. Wiesz, może twój przeciwnik będzie miał załóżmy w gameplanach jakby lepszą sytuację, że on lepiej ogarnia gameplany, ale jeżeli ty wymasterujesz sequencing, a on nie, to zwiększasz sobie swoje szanse na wygraną tak naprawdę. Tak, bo na przykład on zagrał super gameplan, ale nie sfinował na przykład jakiegoś randomowego Puffina, Nezbola i tak dalej, a ty nie znajesz gameplanu, ale mniej więcej wiedziałeś, że okej, okay, teraz zagram sobie Iono, no i on nie dobierze i ty wygrałeś. No. Więc to jest coś takiego, że właśnie mówię, kolejna rzecz, która trzeba umieć, aby myśleć nad... no taka kolejna cegiełka, która pomaga wygranej. No. Trzecia rzecz to jest kiedy... No gameplan. Po prostu gameplan. Tak. O co chodzi w gameplanie? To generalnie musicie zazwyczaj, nie zawsze, ogarnąć sobie jeszcze w ogóle przed turniejem. To byłoby najlepsze. Nie każdemu się chce. Nie każdy jakby o to dba, ale jeżeli wiecie, na początku, w momencie, gdy już usiądziecie naprzeciwko przeciwnika, co macie w ogóle zrobić w tej grze? Jak ta gra powinna wyglądać? To już jesteście w stanie mieć jakiś zarys i wiedzieć, jak zagrać. Przykładowo, jeżeli macie... Załóżmy, teraz nie wiem, czy to tak dokładnie gra, ale tak rozkminiałem. Gracie Raging Boltem na Charizarda. Wiecie, że na przykład nie gra Defiance Banda albo Maximum Belta? To wiecie na przykład, że nie chcecie za dużo masek wystawić albo Squawkabili. Stracicie się to zevoidować. O, z Squawkabili na przykład. Zupełnie inny matchup, bo to będzie łatwiej. No. Jeżeli gracie na Lost Boxa, jeżeli macie taką możliwość, nie chcecie wystawiać Squawkabili, bo wiecie, że jego gameplanem jest wzięcie z Iron Handsa trzech prizów na waszym Squawkabili. Więc staracie się wymyślić gameplan, który będzie najlepszy na tą sytuację. I no, starać się grać w określony sposób, w razie jakby jeżeli macie możliwość. No czasem jakby zależnie od gry jest zupełnie, trzeba zupełnie zmienić gameplan, ale staracie się trzymać tego głównego toru. Gameplan jak naprawdę sprowadza się do znajomości, jakie są deki w formacie i z własnym dekiem posiadania umiejętności jakby wygrania i znajomości każdego z tych matchupów. Czyli w ten deck gram w dany sposób, w ten deck gram w dany sposób i tak dalej. I każdy mniej więcej wie, że na to wystawia na przykład Manafiego, bo ma Greninja. Spoko,
ale często to się sprowadza do jakichś kluczowych nokautów, często są bardzo nieoczywiste zagrania i też często nie ma informacji co do tych gameplanów, jak poprawnie zagrać i albo to trzeba zobaczyć na streamach, albo na jakichś filmach na YouTubie, albo na coachingach. No ciężko jest tak wymyślić własne gameplany tak stuprocentowo efektywne we wszystkie matchupy. Bardzo często może się to nie zgadzać z tym, co na ten temat mają do powiedzenia prosi i jak na przykład oni wygrywają, co wy myślicie, że jest słabym matchupem, bo nie próbowaliście grać go w zupełnie inny sposób. No, nie wiem, czy tutaj mam coś do dodania. W sensie... No, było na... Ja jeszcze dodam. Na przykład James Cox nagrał film... On ma w ogóle spoko kanał, bo on nagrywa, jak wymasterować jakiś konkretny deck i omawia tam dokładnie matchupy. I tak dobrze omówił Charizarda, że nie grając z Charizardem już wiedziałem, jak wygląda ten matchup. Za każdym razem, nie? No, też jeszcze do tego deck choice'u, że jak właśnie macie tak dużo decków, czyli chcecie grać 4-5 deckami w formacie, to zobaczcie, że to jest 5 razy każdy gameplan, tak? Tak, no. I to może być ciężkie do ogarnięcia, że musicie znać tyle różnych gameplanów, a jak jesteście tylko na tym jednym, dwóch deckach, no to te gameplany już są jakby mniejsza ilość ich jest. No łatwiej ogarnąć. Nie ma aż tak dużo tego. I też ważne jest to, że jak gracie w swoim jakby lokalnym gronie, to często nie wiecie, co wam przeciwnik może zrobić. Dlatego, bo graliście na jakiegoś Bambika, co nie zrobił nigdy topki na kapie i on grał Chimpao. I mówicie, a nie, Chimpao to free, zawsze wygrywa na Chimpao. A później trafi się inny gracz, który zagra w zupełnie inny sposób i was totalnie ogra, tylko dlatego, bo nie wiedzieliście, co się może wydarzyć w tym gameplanie, jakby w tym matchupie, bo nie znaliście gameplanu, jak się gra na lepszego Chimpao. Czyli musicie pamiętać to, że nawet jak wygrywacie na jakieś deki, to często nie jest dlatego, że macie już dobry gameplan, który wykminiliście sobie w głowie, tylko to może być konkretnie dobre na działać na te osoby, z którymi gracie normalnie w Local Liga, ale na kogoś innego to już na przykład nie działa. Tak, ja jeszcze tylko dodam. Ja na przykład lubię sobie też ogarniać matchupy w ten sposób, że jeżeli macie dużo czasu, załóżmy, jedziecie na kapa pociągiem albo lecicie na regie jakieś, to ogarniać sobie po prostu matchup w głowie. W sensie nie musicie wiedzieć zawsze dokładnie, jak grać. W sensie trudno jest ogarnąć każdy matchup. Nie, no to jest, jeżeli jest załóżmy 10 decków i musisz zmasterować to tak dokładnie, no ciężko jest to zrobić czasem. I na przykład zapomniałeś o jakimś deku albo nie miałeś czasu na jakiś konkretny dek, to ogarnij sobie po prostu w pociągu, w samolocie czy gdziekolwiek. Pomyśl sobie po prostu nad tym, jak może przebiec ten matchup. Żeby w ogóle mieć, nie robić tego podczas na początku rundy, gdy się tura twoja zacznie, żeby móc się jednocześnie skupić na innych rzeczach, bo no po prostu to pomaga. No w sensie twój przeciwnik odsłania tą kartę i mówisz, okej, okay, dobra, no to gram tą, gram tą, gram tą. No, no bo już wiecie jakby jak grać ten matchup. Fajnym przykładem, bo chcemy dać przykłady co do każdej z tych sytuacji, to jest Chimpao versus mój Charizard. Albo ogólnie. Jeśli ktokolwiek kiedykolwiek grał na mojego Charizarda w tym sezonie, i grał jakimś takim popularnym deckiem typu albo Zard, albo Chimpao, albo jakieś losboxy, to często ja po prostu nie chciałem atakować w ogóle, bo miałem Regia Leki w deku i stwierdzałem w sumie to właśnie, bo często są takie karty, które gracie w deku, a nie wiecie dlaczego. Ja na przykład tak sobie grałem dwa turnieje z Regia Leki. W ogóle co ten Regiel jaki robi i po co, w ogóle go nie używa na turnieju. A nagle sobie stwierdziłem, dobra, sobie poeksperymentuję i pogram tym Regiel jaki, używając go. I nagle stwierdziłem, że Charizard to nie jest deck, który chce brać prizy, tylko on chce nic nie robić przez pierwsze 10 tur, grać Regiel jaki, grać Devo i dopiero potem zacząć grać swoją grę. No i to
i wykminiam takie gameplay na przykład na Chimpao, że ktoś myśli sobie, o, gram Chimpao w Zarda, no to chyba favorite matchup. A później grał grę, której nigdy w życiu nie grał, bo jak to Charizard może wygrać ten matchup, nie będąc turbo agresywnym, tylko właśnie defensywnym. I się... Tak, to jednak, no, no. No i się Chimpao dziwiły, że o co chodzi, jak, czemu on tak gra. Tak, to jest kolejna rzecz, że właśnie ty możesz nie wiedzieć, jak w momencie, gdy nie znasz matchupu, bo grałeś na jakiegoś Bambika, ale jeżeli na przykład ty umiesz matchup, twój przeciwnik nie zna, to jest tak, jakbyś grał zupełnie nowym deckiem. On, przeciwnik nie wie, co się dzieje, on popełni tyle misplayów, bo on nie ma pojęcia, co się po prostu dzieje. No. Dopóki znasz ty gameplan, a on nie. Więc to jest jakby kolejna przewaga, którą można jakby sobie podbić razy dwa, jeżeli twój przeciwnik nie zna, nie? Bo jeżeli ty nie znasz i on nie zna, no to jest losowa gierka trochę. Tak, to też jeszcze jedna rzecz do tych Regel, jakie powiem, że właśnie znowu, gdybym grał właśnie w Polsce, ja wiem, że nikt nie jest w stanie zagrać na te Regieleki, ale raz na przykład jak z tobą zagrałem, no to już jakiś counterplay był na to, no. Bo była już jakaś kmina, jak skontrować to i tak dalej, więc właśnie na przykład na Jana Roba mi się nie odważył grać tego gameplanu, dlatego, bo on sam jakby grał gameplan z tej perspektywy i idealnie wiedział, co go kontruje. Więc no. Też musicie w ten sposób odpowiednio wybierać matchup, no tak naprawdę do przeciwnika i tak dalej. Kolejne. Jedna z najtrudniejszych, moim zdaniem, rzeczy grze, czyli jesteście już w grze, coś poszło nie tak, jak wymyślicie w trakcie gry jakby zadaptowanie wcześniejszego, czyli game planu, w taki sposób, żeby wygrać grę z danej sytuacji. Tak, no tutaj generalnie ja bym podzielił troszeczkę, jak macie price mapping, na dwie rzeczy. To że jeszcze albo... wytłumaczymy price mapping. Price mapping to jest coś takiego, że są Pokémony one prizerowe, two i trzy prizerowe i to są różne Pokémony na bordzie i my musimy, patrząc na nasze prize, ustalić, które Pokémony będziemy nokautować czym, aby dojść do celu, którym jest wygrana. Czyli teraz nokautuję to, potem nokautuję to, potem nokautuję to. No i układamy sobie właśnie taką mapę w głowie do tego, aby dobrać wszystkie prize. Tak, i tutaj to się trochę dzieli na takie dwie rzeczy. Bo albo dbacie bardziej o prize lead, albo bardziej o board state. Zazwyczaj staracie się dbać, znaczy zawsze, nawet nie zazwyczaj, zawsze dbacie o obie rzeczy. No i teraz na przykład, jeżeli dobra, widzicie... Dobra, jeszcze wytłumaczę te dwie rzeczy. A, prize lead. Prize lead to chodzi o to, żeby brać knockouty w taki sposób, żeby przeciwnik już nigdy nie był w stanie jakby... Jeśli my zaczniemy wyścig, i będziemy brać knockout, i przeciwnik będzie brać knockout, no to my skończymy grę szybciej, bo byliśmy z przodu na prize'ach. Board state, mówimy tutaj o tym, że my setupujemy się w ten sposób, żeby nigdy nie było sytuacji, że właśnie dostaniemy Iono i przestaniemy brać prize'y. Tak, no musicie jakby dbać o te dwie rzeczy, będąc świadomym, jakby co jest lepsze. No lepiej zabić solo ralca, niż pójść bossem po squaka Billy, jak przeciwnik nie ma żadnego ralca, tak? Poza tym jednym, no. To jest oczywiste, ale no... Są jakby takie inne dziwne sytuacje. No kiedyś był Lost Box, ludzie często overbenchowali. Była taka dziwna sytuacja, że dbałeś o to, żeby przeciwnik nie mógł wystawić Sablaya. Nie zabijałeś żadnego Pokemona, obijałeś wszystko z Sablayem, miałeś tak wywalone. To jest jakby kolejny tego przykład. Musicie być jakby świadomi tego, co wam się bardziej opłaca, czy grać z przodu, czy z tyłu. Bo jeżeli gracie za bardzo z przodu i przeciwnik jakby jest tuż za wami, to tak jakby byście grali w Super Mario Bros. I przeciwnik wam z tyłu rzucił skórkę od banana do przodu i byście się wywalili po Iono. Ale jeżeli jesteście wystarczająco z przodu, albo macie po prostu board state taki, że no nawet po tej Iono jakby nic wam się nie wydarzy, no to dbacie bardziej o... Prize lead, tak? No czasem nie macie opcji, musicie tylko dbać o prize lead. Znaczy, no to jest takie troszeczkę, co bierzemy pod prize lead, co pod board state jeszcze. Ale no mniej więcej chodzi o to, że bądźcie po prostu świadomi tego, że nie zawsze ten, kto w teorii wygrywa, bo
bo widzicie sobie, że okej, tutaj weźmie dwa prize, to nie zawsze tak jest po prostu. Dostaje Iono na dwa, dostaje knockout, nawet może potencjalnie zagrać turo na tego tu prizera albo kolapsa. Gardevoiry tak często robią. Wszystko właśnie sprowadza się do tego właśnie prize map, czyli odstawiacie w swojej głowie to, jak gra potoczy się już do końca i co będziecie wy chcieli jakby knockoutować do końca. I często właśnie to jest zlokalizowanie największego zagrożenia i jakby osiągnięcie celu w taki sposób, że znokautowanie tego zagrożenia, później posiadanie odpowiedź na jego odpowiedź, odpowiedź na jego odpowiedź. No i często są momenty, gdzie właśnie czegoś nie dobraliśmy i wtedy co? I to jest taki... Tak. No. Nie, możesz mówić. Bo ja no i to jest taki w sumie kluczowy moment, że co wtedy robimy? Że nie miałem perfekcyjnego handa na daną turę, nie miałem super odpowiedzi i co jest najlepszym zagraniem wtedy? Bo często ludzie wtedy panikują i mają takie, o nie, nie miałem knockoutu tutaj i ten prize map, który ustaliliśmy na początku, się zmienia i musimy wymyślić coś nowego. I tak naprawdę cały czas w trakcie gry musimy, no na początku każdej tury, tak naprawdę zastanowić się, ok, jaki jest cel na naszą turę teraz. Potem po dobraniu jakichś kart zmienia się ta informacja i mówimy, ok, czy możemy sobie tu już na to pozwolić, czy na mniej, czy na więcej. No i cały czas tak naprawdę ten scenariusz się zmienia w trakcie gry i ocenianie tego na bieżąco często może być bardzo trudne. Ludzie często robią coś takiego. No kurde, nie dobrałem. Głupia gra. Skup. No, nie, są tacy przesady. Ludzie. Nie no, skup nie, ale wiesz, mają po prostu nagle myśl, okej, no przegrałem tą grę, nie wiem co zrobić, ale dogram, żeby nie było, że skupne. Tak naprawdę ta gra jest ciekawa tylko dlatego, bo właśnie są takie sytuacje, w których no są takie dziwne jakby gry. Dziwne gry, ktoś czegoś nie dobierze. Miałem na kapie ostatnio sytuację, w której grałem Tiną i byłem strasznie słaby tą Tiną. Za dużo energii wywaliłem do Lost Zone'a i musiałem użyć Willi z Yona, więc nie miałem benchpace'a na Sablaya, żeby przynieść energię do niego, przynieść energię z Giratiny, zrobić retreat i zacząć atakować Comfey'em. Bo Cramorant był w prize'ach, ja nie miałem energii, żeby atakować Tiną, więc musiałem atakować Comfey'em. I prawie to wygrało, gdybym dobrał energię z prize'ów, ale... No, to właśnie powoduje, że te gry są ciekawe. Więc nie ma czegoś takiego, że nie dobrałeś. Dopóki ty jesteś w grze, to masz szansę ją wygrać. Jeżeli na przykład masz narzekać na unlucky czy coś, zacznijmy od tego, że w ogóle tak się nie robi. To potem nie powinno. Tak, ale jeżeli już masz na coś narzekać, to nie w trakcie gry, bo jeszcze jesteś w tej grze i jeżeli ty będziesz później lucky, a przeciwnik będzie unlucky, to wychodzi tak naprawdę na zero. Dopóki jesteś w grze, to grasz ją, będąc świadomy, że możesz ją wygrać. Bo zawsze jest jakieś, kurde, jeżeli ty na przykład byłeś mega unlucky, to dlaczego przeciwnik nie może być? O, jest większa szansa, że on będzie unlucky, bo ty masz consistent deck. To też. Ty byłeś unlucky w game one i dwie kolejne to były donki na przykład. Albo przez to, że wygrałeś game one, to w drugiej on dostał donka od ciebie. Jest bardzo dużo sytuacji. Jeszcze do tego prize mappingu jest drugi skill, czyli resource management. I to tak naprawdę sprowadza się dwóch. Moje resursy i resursy przeciwnika. Moje resursy to wiadomo. Nie gram takich play, żeby dać się zboslokować. Gram w taki sposób, że okej, będę teraz, mam taki prize mapping, że muszę mieć to, to i to i to. No i nagle się okazuje, że tak w trzeciej turze tego planu nagle wychodzi, okej, miałem super roda w prize'ach, czyli nie mogę wykonać tego prize mapu. Czyli ten prize map jest totalnie do wywalenia, ten gameplan na całą naszą turę, bo jesteśmy mega słabi w resource management. I nie będziemy uzależniać naszej tury od wzięcia czegoś z prize'ów, chyba że czasami tak można zrobić, tylko wymyślimy i tak ewentualności jakby na tą sytuację. Tak, no staracie się, ja jeszcze powiem, że resource management fajnie działa,
Jeżeli na przykład robicie coś takiego, żeby dać sobie jak najwięcej linii, czyli jeżeli pójdzie coś nie tak, że ten resource akurat się wywali, załóżmy, gracie 4 researche w deku i coś może pójść nie tak, że będziecie musieli zagrać researche akurat z tej karty, której nie chcecie. Jeżeli macie, załóżmy, z dwie linie, które możecie uzależnić od tego, że na przykład nie będziecie mieli roda albo będziecie mieli roda, to też jest spoko o tyle, że no macie dwie opcje w razie czego, gdy coś pójdzie nie tak. Musicie być jakby świadomi tego, że jeżeli czegoś nie macie, no to musicie znaleźć jakiś pomysł na to, żeby... Najlepiej mieć w ogóle ten pomysł jeszcze wcześniej, ale jakiś pomysł na to, co zrobić w takiej sytuacji, nie? No, dokładnie. Tak, i tak druga jak rzecz, z tym Virizionem. Druga rzecz to jest resource przeciwnika. Czyli jak dokładnie badamy discard przeciwnika, typu na przykład patrzymy, czy o, Lugiak spalił 17 energii, dobra, no to mogę mu coś strapować i wygrałem. Albo spalił tak. To, żebyście mieli świadomość, nie jest główny game plan i wiecie jak grać matchup, ale wszystko może się zmienić na podstawie jednej karty, którą zdiskarduje przeciwnik. I nagle matchup grasz zupełnie inaczej, bo Tina już nie ma wystarczająco Mirage Gate'ów, żeby wziąć na was z powrotem KO. Nie ma już wystarczająco bossów, żeby KO'ować waszych tuprizerów na benchu. Wszystko musicie, żebyście też nie gonili jakichś chochołów, że ogram teraz naokoło tych kart, które przeciwnik ma w discardzie. Albo nie zobaczyłem, że on ma tyle i tyle rzeczy w discardzie, albo w lozonie i teraz ja nie zakautuję mu czegoś tak, że już nie ma autów Pauina. Często odpowiedź jest bardziej oczywista, niż wam się wydaje. Jeśli po prostu popatrzycie, zobaczycie, co może mieć przeciwnik, ale to też się wywodzi z znajomości właśnie tych talii w formacie i przygotowania, jak da się wygrać to. Tak. Ja jeszcze dodam, są osoby, które, ja nie wiem, ja nie potrafiłbym grać w grę i nie spojrzeć chociaż raz na discard przeciwnika, a są takie osoby. Znam takie osoby, które po prostu jakby mają ten discard i nie chcą go wziąć, nie wiem czemu. W sensie, no tam to daje naprawdę dużo informacji. To jest, nie wiem, to ale nie gryzie. Nie gryzie. Byłem w trójmieście na kapach i chyba wiem, o jakich osobach mówisz. Dobra. No. I te wszystkie rzeczy, o których teraz mówiliśmy, trzeba dopełnić doświadczeniem. Czyli mogę znać jakiś matchup na papierze, ale jeśli go nie zagrałem kilka razy, jeśli nie wygrałem go kilka razy idąc właśnie tą linią, co myślałem, jeśli go nie zagrałem kilka razy, kiedy coś nie wyszło w tej linii, to jest mniejsza szansa, że jak znowu trafisz na sytuację, znaczy, że jak trafisz na sytuację po raz pierwszy, to nie będziesz wiedzieć, jak się zachować. A jak masz już doświadczenie, dwa razy sobie poradziłeś, bo miałeś dokładnie tą sytuację, no to już wiesz, jak wygrać to. Tak. Mi się nawet wydaje, nawet nie tylko tutaj, nie tylko to chodzi o doświadczenie w trakcie jakby samej gry, w sensie samej jakby tego, jak kartę zagrać, ale jak zagrać. Moja zasada jest taka, im więcej turniejów, tym lepiej. Ja na przykład nie jestem w stanie zagrać dobrze Majora, jeżeli nie zagrałem jakiegoś turnieju przed, żeby sobie po prostu przetestować deck, bo na turniejach będziecie się starać 3000 razy bardziej niż na jakimś ladderze. Macie o wiele większe doświadczenie z turniejów niż z jakiegoś laddera, bo bardziej się staracie, no i macie jakieś by... No, na przykład my już graliśmy tyle kapów, że wiemy jak dokładnie wziąć taję, kiedy, kto komu ma skupnąć. Więc no... No. Jeszcze do tego doświadczenia, no, jak na przykład grał ktoś matchup Guardi właśnie, nawet jak jest taka sytuacja, że to się sprowadza też do tych gameplanów, że ktoś nagle wam zagrał w taki sposób, jak się nie spodziewaliście, to już za drugim razem, jak zagra w ten sposób, to już wiecie, czego się spodziewać i już jesteście drugi raz w tej sytuacji. I możecie, jeśli wtedy źle zareagowaliście, teraz możecie zareagować inaczej. I potem jak trzeci raz, to możecie wtedy jeszcze raz inaczej zareagować i jeszcze raz, i jeszcze raz. Jak wystarczająco razy się powtórzy taka sytuacja, no to wtedy już czujecie się w niej tak komfortowo, tak jakby to była normalna gra. Czyli trudna sytuacja, która się wydarzyła w matchupie, staje się dla was normalna. Już się nawet nie stresujecie, nie musicie tyle myśleć, wiecie dokładnie, jakie jest najlepsze zagranie w tej sytuacji,
nawet jak coś poszło nie tak, więc większa szansa na to, że wygracie tą grę. Tak, ja pamiętam, jak grałem kiedyś Urshifu Intellion, ten jeszcze darkowy, i kurde, się tak czułem niekomfortowo na tego Mew. O czym jak zagrałem już jakieś, nie wiem ile gier na Mew, ale no jakoś mega dużo, no to jakby wiedziałem dokładnie, co ma się wydarzyć, jakby czujecie się o wiele bardziej komfortowo i możecie jakby się bardziej skupić na takich rzeczach jak sequencing, feeling. Wiecie po prostu, co się dzieje w tej grze, a nie, że idziecie i o kurde, on mi teraz zrobił tak, co teraz? Tak. Już zagraliście tę grę z, nie wiem, z 10 razy przynajmniej. Macie już jakieś pojęcie o tym, no i co się dzieje. Nie musisz się zastanawiać na tym, o co on mi właśnie zrobił i co jeszcze, jak nie spodziewałem się. Już byłeś w tej sytuacji i tak dalej. No i to się naturalnie wiąże z comfort pickiem, czyli tak jak mówimy, na turniej wybierasz to, z czym miałeś teoretycznie najwięcej doświadczenia, bo w ten sposób będzie ci najłatwiej, najlepiej zagrać. Czyli właśnie o tym mówię. Jeśli macie doświadczenie, zdobywacie doświadczenie to na jednym piku, macie na nim zagrane 100, 200, 500 gier ogólnie, no i potem jeśli mielibyście, już tyle sytuacji widzieliście w różnych matchupach, że nawet jeśli jakiś inny deck jest lepszy na papierze i w matchupach i ktoś wam mówi, że jest lepszy, na przykład my wam mówimy, Team Wish mówi, że teraz ten deck jest super lepszy, to nie znaczy, że macie go pikować, dlatego, bo od nowa będziecie się musieli uczyć tych wszystkich sytuacji co do danego decku, od nowa będziecie w tych sytuacjach właśnie trudnych i nie będziecie wiedzieli, jak reagować, więc czasami lepiej no, lepiej zagrać tym, czym się umie najlepiej. Tak, ja jeszcze dodam. Jest taki gracz na turniejach online teraz, z Japonii, który gra tylko Sableyzardem, niczym innym. I takie powalone robi wyniki, nikt nie wie jak. Ale ja mam wrażenie, że on ma po prostu tak bardzo grany ten deck, że on nie robi żadnego misplayu, który jest jakby związany z tym deckiem, nie? W sensie, to jest trochę przykład pandemicznego Picaroma, gdzie... W sensie, z Expanded. Nie, czy mówię standardu. Kiedyś były takie turnieje online, gdzie no format nie był najlepszy, to nie był najbardziej skillowy format, ale ja do tego stopnia jakby tak dużo gier zagrałem, no bo się nudziło i tak dalej, że były gry, gdzie po prostu nie robiłem żadnego misplayu w trakcie gry, bo to było tak proste, że każdą sytuację znałem już na pamięć, w każdym matchupie, w każdym wszystko jak poszło źle i nawet nie musiałem się patrzeć na to. Jakby w każdej sytuacji powiedziałem, o, to jest ta sytuacja, no to gram to i to. I jeśli przegram tą grę, to tylko dlatego, że byłem unlucky, albo przeciwnik był mega lucky, albo coś. Bo po prostu to było za proste już w pewnym momencie, żeby tego nie wiedzieć. I to był bardzo prosty format. To teraz wyobraźcie sobie, że pro playerzy z Ameryki mają tak w tym formacie, który jest mega skillowy i to są roboty, które patrzą na sytuację i wiedzą dokładnie, co zrobić w najtrudniejszych sytuacjach, które na przykład wy byście w trakcie gry dostawali po raz pierwszy. No, Amerykańscy uderzają inaczej, to jest powolone, jak się na nich gra. Ale no tak jest, no jeżeli ktoś ma ograny deck, oni po prostu tyle gier testują, oni się spotykają całą grupą, testują tyle gier, jeżeli macie z 5 osób, które testuje ten sam deck, no to szybciej dojdziecie do wniosków, jak tym grać, tak? Później, jeżeli będą grindować, to mają wtedy więcej czasu na grind dodatkowy, bo jakby już wiedzą, który deck pikować. No i tyle gier zagrają, że no oni już wiedzą po prostu, co się dzieje. Tyle czasu na to poświęcają, że... Tak. Dobra. Po 50 minutach przejdziemy do drugiej części, ale myślę, że to... Każdy będzie sobie jakby brać tą rzecz, która go interesuje. No... Tak. I teraz przechodzimy do drugiej części, czyli mentalu. Jako, że turnieje i tak dalej, wiadomo, jakiś tam stresik. Mental podobno. To jest też ważna rzecz podczas grania w karty. Kto by się spodziewał? No. No i co? Mamy pierwsze podejście do turnieju. To co byś zaczął powiedział? Co? No podejście, no co? Przechodzę wygrać turniej chyba, czy nie? W sensie... Niektórzy ludzie mają tak, że przychodzą na ten turniej i myślą sobie, okej, no trafiłem na Aleksandra Rutowicza, no jest problem, nie? Jest problem. Dlaczego ma być problem? Ty grasz dosłownie, on może być unlucky,
Od tego zacznijmy. Gracie normalnie grę. Przygotowaliście się na ten turniej. Dlaczego ma być tak źle? Ja miałem tak na Wordsach, że trafiłem chyba na Johna Enga. No i się zesrałem automatycznie. Nie wiedziałem nagle, nie wiedziałem co się dzieje. Jakby, jak trafiacie, jak macie odpowiedni mental przygotowany na turniej, wiecie po prostu, że idziecie tam zagrać. No, nawet nie musi być coś takiego, że okej, mam wygrać turniej. No bo to jest wiadomo, losowe często. Ale no, jeżeli macie mental, że okej, no ja idę zagrać turniej, przygotowałem się na niego, nieważne na kogo trafię, zagram najlepiej jak mogę. O, to jest dobre. To jest ja na przykład lubię coś, to ja lubię robić coś takiego, że okej, zagram najlepiej jak mogę. I nieważne jak bardzo Anaki będziecie lub nie, nie stiltujecie się po czymś takim, jeżeli będziecie mieli rzeczywiście ten mental. Bo, no co, zagrałeś najlepiej jak możesz, przeanalizowałeś to, że zagrałeś najlepiej jak możesz i jesteś tego świadomy. Masz odpowiednie podejście do turnieju, to nie stiltujesz się jakoś randomowo, będziesz się czuł pewniej i no będziesz świadomy, że nawet jak trafisz na lepszego gracza, to jesteś w stanie wygrać. No dlaczego miałbyś nie? To jest w sensie trochę losowa gra. Podejście do turnieju, no już tak powiedziałeś, co zrobić, jak trafisz na jakiegoś gracza, to się do tego odniosę, no, że jesteście, to jest tak, jak macie szachy. Ja, siadając za gry z Magnusem Carlsenem, mam równe, jeśli gram białymi, mam przewagę i teoretycznie jestem w stanie z nim wygrać. Z tej pozycji. No, tak. Jestem w pozycji, w której jestem w stanie tak wygrać. I w każdym momencie, przed każdym turniejem, te 2000 osób dokładnie jest w tej samej pozycji, że jest w stanie wygrać. No i teraz pytanie, jak do tego dojść, czyli właśnie tymi wszystkimi rzeczami, które my powiedzieliśmy wcześniej, czyli wszystko trzeba idealnie, perfekcyjnie zagrać i jeszcze troszkę być lucky. Ale no, jeśli podchodzimy do turnieju z takim mindsetem, że o Jezu, jak nie zrobię coś tam day two, to koniec świata. No i później jak jesteście już na tym 5-2, no to trochę jesteście obsrani już, jak gracie. Bo jak nie zrobicie day two, no to jest przypał. Tak, to jest kolejna rzecz, że ludzie sobie nakładają taką głupią presję. Znaczy, no dobre, jeżeli to jest, załóżmy, ostatni turniej, musicie zrobić day two, to jest taka presja sama z siebie, ale jeżeli na przykład macie coś takiego, że jeżeli nie zrobię day two, to już nie gram w tą kierociankę, czy coś takiego, no jest następny turniej, wiadomo, że no jest jakiś przypał, że, znaczy przypał, no wiadomo, że jest jakaś frustracja, ale no gracie po prostu następną grę, no po prostu musicie mieć w głowie, że gracie w tą grę nie tylko, żeby zrobić to day two. Macie ją po prostu zagrać najlepiej jak możecie. Jeżeli nie będziecie mieli na to wpływu, to trudno, no. To tak, to jest następny turniej. Dobra. Napisałeś skupienie. Nie mam pojęcia, do czego to się ma odnosić, więc możesz to wytłumaczyć. Czy tu chodzi o to, że są ludzie... Ja na przykład raz miałem jedną lekcję z Wiewim coachingu. Ja mu powiedziałem, mów, co myślisz. Dosłownie mów, co myślisz. I on robił coś takiego, że no nie, no kurde, i teraz nie dobrałem tego. No dobra, no to teraz... No kurde. Po prostu, jeżeli zrobicie misplay, nie przejmujcie się tym, tylko grajcie dalej. Alex raz powiedział, jak to było. Co? Raz powedziałeś... Zrobiłem już tyle misplayów, że nie ma znaczenia. Że to nie... To jest akurat przykład, czego macie nie robić. Ale no, jeżeli zrobiliście misplay, każdemu się zdarza, macie grać dalej. No to jest, mam wrażenie, jedna z najtrudniejszych rzeczy, że jeżeli na przykład gracie na dobrego gracza i zrobicie misplay, to ja tak często miałem, że myślałem sobie, kurde, no i teraz on zauważył ten misplay i uważa mnie za jakiegoś tego. No, no nie, no po prostu zrobiliście, no serio, serio. Zrobiliście misplay, trudno, gracie dalej. Idziecie, przychodzicie do stołu, nie myślicie o tym, na kogo trafiliście, skupiacie się na grze i nie myślicie, okej, byłem unlucky, kurde, trudno, tylko myślicie, okej, dlaczego w ogóle przegrałem tę grę, mogę ją szybko przeanalizować, może jakoś zastosuję coś innego w następnej. No. Skupienie dosłownie. No, jeszcze jest coś takiego, to akurat ja jeszcze czasami mam, że mam mega unlucky hand, co nie? I zamiast wykminić... zamiast wykminić,
co mam zrobić z tym handem, lub co, jak patrzeć, co mój przeciwnik robi, ja w głowie zaczynam myśleć, jakby, co ja robię w tym miejscu, co się stało, co mnie doprowadziło do tej sytuacji w moim życiu, że jakiś chłop ułożył mi karteczki w moim deku tak przekładając, że ja nie mam jak grać w tą grę. Co ja mam teraz zrobić? Ja serio, jestem w takich momentach czasami takie, że autentycznie co mam zrobić? I wtedy tracę koncentrację i teoretycznie mogę albo gorzej zagrać, albo już powinien skupnąć, albo milion innych rzeczy, ale serio, to jest czasami tak ciężkie, że nie jesteś w stanie się czasami skupić, dlatego, bo właśnie na psychę wchodzi ci, nie wiem, nawet wygląd twojego przeciwnika. Albo to, no, że ma na nazwisko Rob, co nie? No, musicie jakby... No to jest jakby... Ja mam wrażenie, że wszystkie z tych rzeczy z mentalu, one się wydają takie, no w sumie jakby okej, okay, no wiadomo, że tak, ale no ludzie o to nie dbają, ludzie w ogóle o to nie myślą i później jak robią po prostu dokładnie to, czego mają nie robić na turnieju, nie? No, ja miałem coś takiego też, że... Ale to zaraz dojdzie w sumie. Nie, dobra, to przy oddzielaniu do gier. To możemy od razu przejść do tego. No, to jeszcze jedną rzecz powiem, no, że najłatwiej by było, gdybyś został położony w ciemnym pomieszczeniu i zostało ci tylko przedstawione jedno zdjęcie. Sytuacja... Zagraj teraz tą sytuację. I gdyby w ten sposób to wyglądało, to cały ten aspekt mentalu i tak dalej by nie miał znaczenia. Bo to by tylko wymagało właśnie tego skilla, o którym mówiliśmy w pierwszej części. Czyli masz idealnie sequencingować, sfinować, wymyślić gameplay i tak dalej i zagrać na sytuację. W momencie, kiedy dochodzą te czynniki, że coś się wydarzyło w poprzedniej grze, w sensie w trakcie tej gry, ktoś coś tam gada, twój przeciwnik ma znane nazwisko, jak nie zrobię tego, to nie lecę na Worldsy i tak dalej, i to wszystko cię rozprasza. I ja nie wiem, jak zrobić tak, żeby tak nie było. No. Ja raz miałem, bo ja miałem coś takiego, że miałem takie lekcje i jedną z rzeczy, którą możecie spróbować zrobić, mi nie pomogło, ale możecie sobie poćwiczyć, zamykając oczy i liczyć jak najdalej i jeżeli pomyślicie o czymkolwiek innym niż o tym, że liczycie, macie o niczym nie myśleć, dosłownie o niczym, jeżeli o czymkolwiek pomyślicie, to liczycie od nowa. I jeszcze raz od nowa. Jeszcze raz od nowa. Dobra, przegrałem po 4 sekundach. No jakby... I możecie sobie później zwiększać trudność. Na przykład z otwartymi oczami liczyć jak najdalej. Albo wychodzicie na zewnątrz i w momencie, gdy jesteście przy drodze, nie? To jest jakby naprawdę trudne, ale podobno pomaga. Chociaż trochę. Więc możecie sobie spróbować. Dobra. Oddzielanie gier. Tilt. Wiewiór tak, znowu jest specjalistą. Ludzie robią coś takiego. Ja kiedyś tak robiłem, już nie robię. Miałem, załóżmy, wynik 4-1 i mam w głowie, okej, jak przegram tą grę, to w następnej muszę wygrać i będę miał inne nina. Albo jak wygram tą grę, to jeszcze tylko jedna. To jest najgorsze, co możecie robić. Wy, w momencie, gdy gracie, skupiacie się na tej grze, którą macie przed sobą. Jeżeli będziecie myśleć, no chyba, że na przykład zastanawiacie się, czy przestalować, znaczy co, czy swojego przeciwnika, żeby mieć taja, bo na przykład wam pomoże do tego, tak? No to jest jakby znaczące, ale jeżeli macie myśleć właśnie o takich nieznaczących rzeczach, albo nawet nie tylko w trakcie gry o przyszłych grach, ale też w przyszłych grach, o poprzednich grach na przykład, kurde, no to jest zagrałem tam to źle... No, trzeba umieć oddzielać gry. Trzeba po prostu być... W momencie, gdy podchodzisz do gry, to ja znowu się wiąże ze skupieniem, masz po prostu wiedzieć, że okej, okay, mam to zagrać, tamta gra nie miała znaczenia, bo jakby wynik nie wpływa na waszą konkretną grę. Tak naprawdę. No. Jeżeli macie 4-3, czy macie 6-0 i tak dalej gracie tą samą grę, to nie ma znaczenia. Macie po prostu zagrać jak najlepiej możecie. I tyle. No, nie wiem, czy to jeszcze dodać. No i takie właśnie tilt, że im bardziej jesteście wkurzeni, rozkojarzeni, to tym większa szansa, że źle zagracie właśnie przez to. I wiem, że często jak jest się stiltowanym, to się robi kolejny podpunkt, czyli wypiera się przy swojej przegranej. Jeszcze czekaj, tylko wrócę. No. Właśnie z tym tiltem chodzi jakby głównie o to, że jeżeli na przykład macie
0-4, to zagracie gorzej niż macie 3-0. No, jest coś takiego. Ale no teoretycznie nie powinno to wpłynąć. Teoretycznie powinniście zagrać tak, jak macie zagrać. To jest właśnie, musicie umieć oddzielać te gry. Bo inaczej, no, pływa na was zbyt mocno. Tak, albo macie 1-1 na Jana Roba i Jan Rob w końcu tak dobrał z Iono po dwa, dobrał bossa w Lugiaku, 30 kart w deku i dobrał. I najważniejsze jest to, że nadal macie game 3. Czemu macie game 3 nie zagrać dobrze, skoro wiecie? No. Na przykład w top 8 Palkia Vikavolt game 3 źle zagrała, bo była stiltowana na to, jak wcześniejsze dwie gry wyglądały. Na przykład no, z Unlucky, albo macie zły hand i też źle zagracie, bo macie kurde... Jak wchodzą emocje do gry, no to już jesteście dead. I tak, kolejna rzecz, to jeszcze do tej Palki Vikavolt, że wypieranie się przegranej, czyli coś, co blokuje postęp w największym stopniu, czyli zwalanie, nie szukanie błędów u siebie, tylko zwalanie winy na to, co się stało... Co? Jeszcze raz. Nie szukanie błędów, że zwalasz... że źle zagrałem i zamiast powiedzieć, że źle zagrałem, bo na przykład sfinowałem o jednego za mało Nezbole, jednego za mało Puffina, coś za mało zrobiłem i przez to przegrałem, i potem mówicie, o nie, byłem unlucky. Albo to i to, albo to i tamto. I w tym momencie używacie wymówki, że o, byliście unlucky, ale jeśli była jakakolwiek rzecz, którą mogliście zagrać lepiej, jeśli mogliście zagrać jednego Puffina, gdzieś indziej dać attachment, gdzieś indziej położyć damage counter, skolautować judge, że wasz przeciwnik dobrał za dużo karty, nie daliście mu DPP. To znaczy, że źle zagraliście. Mogliście zagrać to lepiej i przegraliście przez każdy z tych błędów po kolei, ale gdyby odjąć 3 błędy i byłby tylko jeden błąd, to i tak przegraliście przez ten błąd, a nie, że byliście unlucky. Nawet jak byliście mega unlucky, jak na sytuację w tamtej turze, nie ma to znaczenia, bo źle zagraliście w pierwszej, wcześniejszej. Tak, no. Tak naprawdę powiedzcie mi, na co wy narzekacie? Jeżeli zrobiliście misplay, czy jesteście unlucky? No, nie możecie na to narzekać, jak zrobiliście misplay, no. Jeżeli zagralibyście lepiej, to byście wygrali, po prostu, no. Chyba, że rzeczywiście nie dało się. No to są takie gry, na przykład, że dostajesz donka dwa razy z rzędu, okej. Ale to tego jeszcze zaraz dalej przejdziemy, żeby to też usprawiedliwić, że nie da się narzekać, ale to zaraz. Ja jeszcze dodam, że nie wypieranie się przegranej. Ja miałem coś takiego, sobie rozkminiłem, że jeżeli macie się na przykład wypierać, nawet tutaj nawet nie chodzi o to, że nie akceptujecie tego, że źle zagraliście. Na przykład mówicie, to troszeczkę jakby przeczy temu, co wcześniej powiedziałem, ale trzeba po prostu znaleźć taki balans między tym a tym. Jeżeli na przykład powiecie, no mam, w sumie nie wyszło na tym turnieju, mam kolejny, spoko, nie? No to co, no nie improwujecie. Tak naprawdę, żeby zimprowować, trzeba poczuć chociaż trochę tej frustracji. Trzeba być to chociaż trochę wkurzonym na siebie, bo jeżeli czegoś takiego nie ma, no to nie macie jak sprogresować. Nie czujecie motywacji w ogóle, żeby w ogóle dalej zrobić lepiej na kolejnym turnieju. Znowu zrobicie coś takiego, o dobra, mam kolejny. No. Nie możecie tym mówić bez przerwy, ale też nie możecie się tym aż tak zasmucać, żeby w ogóle grać chujowo. I też w sumie najważniejsze, nie jesteś w stanie jakby powiedzieć, że coś było unlucky, kiedy nie jesteś jakby z pozycji, załóżmy, już lepszego gracza. W sensie tylko mam wrażenie, że dobry, lepszy, najlepszy gracz jest w stanie ocenić, czy faktycznie był unlucky, czy jednak mógł zagrać coś wcześniej. I często właśnie to mówienie, wypieranie się, przegranie i tak dalej, mówienie, że było się unlucky, wychodzi z tego, że wy nie wiecie, co mogliście zrobić lepiej. Po prostu nie macie jeszcze takiego skillsetu, więc dla was to jest okej mówienie, że w sensie nie jest okej, tylko w waszej głowie to jest okej, że faktycznie mówicie, że przegraliście, bo unlucky, bo nie mogliście nic lepiej zagrać, a prawda jest taka, że ktoś inny w tej sytuacji mógłby pewnie to lepiej zagrać, może wygrać, nie wiadomo. Nawet to się wiąże z deck choice'em waszym.
Jeśli macie niekonsistent deck, nie wkurzacie się na to, że jesteście słabym, jakby, że nie dobieracie. No i... Tak, no jest coś takiego, jeżeli gralibyście Regidrago Vistar i przegrali, załóżmy, bo nie dobraliście czegoś, zagraliście idealnie, ale macie tak słaby deck, że to jest fizycznie niemożliwe, żebyście to dobrali. No to też na co macie narzekać? No na deck choice tak naprawdę i na was siebie, nie? Na samego siebie po prostu. Tak, no na unlucky możecie narzekać dopiero wtedy, kiedy na przykład jakiś lepszy gracz faktycznie zweryfikuje tą sytuację i powie, że nie dało się lepiej zagrać i tak dalej. Bo... Tak. No. I teraz ja bym przeszedł od razu do kolejnej, bo nie zawsze. Nie zawsze możecie na to narzekać. Jest coś takiego. Macie wynik 5-2-1 macie. Gracie Winanina, dostaliście dwa donki. No i teraz sobie myślicie, no nie mogłem zagrać lepiej. Okej. Okay. Ale czy mogliście zagrać lepiej w poprzednich rundach? Mogliście. Jeżeli przegraliście poprzednie dwie, stajowaliście jakąś. No stajować akurat i tak musiałeś, nie? Ale jeżeli przegrałeś poprzednie dwie, to jest szansa, że mogłeś jakoś to lepiej zagrać. I możesz sobie mówić, że no byłem unlucky tak naprawdę i co, no. Ale tak naprawdę wszystkie 9 rund powinieneś zagrać idealnie. Jeżeli zagrałeś jedną źle, i przez to nie zrobiłeś day-two, no to możesz znowu zwalić winę tylko na siebie, a nie na grę. W sensie, jeśli zagrałeś perfekcyjnie i miałeś już 4-0, okej, to tamto wszystko się nie liczy. Teraz mówię o piątej rundzie. Teraz w piątej rundzie zrobiłeś remis, nie wygrałeś, to jak w Winaninie przegrasz, to i w tamtej remisowej rundzie nie byłeś unlucky, tylko nie zagrałeś perfekcyjnie, to znaczy, że teoretycznie zmisplayowałeś i jakby zasługujesz na przegranie tej ostatniej. Tak. No i to jest pokrętna logika, ale tak serio jest. No. Ja jeszcze dodam na przykład, jeżeli macie wynik 11-2-2, wchodzicie do topki, to też Swiss już nie ma znaczenia. Liczy się topka. Jeżeli dostaniecie w topce dwa donki, to jesteście po prostu naki. Tak, no to, chyba, że dało się jakoś ustawić tą topkę, bo to też tak, jest mecz, ustawić mecze, ale, no, ale to... To już jest za bardzo. Topka też resetuje. To już, tak, to już jak uważacie dla samego siebie, topka jest losowa, topka resetuje. No, no chyba, że byłeś w sytuacji, gdzie miałeś faktycznie, nie wiem, już te 13-0, kiedy miałeś i wtedy mogłeś zacząć ustawiać, to wtedy możesz mieć problem, ale głównie topka jest i tak RNG, że jak chciałeś ustawić w tamtym etapie, w Ameryce tyle osób jeszcze z dołu wejdzie do góry, że i tak wszystko jest RNG. Więc za trudno, to już tylko na mniejszych działa, turniejach. No. Niezły skill. Już mam wszystko, co? Tak, no. O, ile wyszło? Ile wyszło? Godzina 13, ale jeszcze zakończenie. Widzowie, możecie dać znać, co według was jest najważniejsze. Top 3 najważniejsze rzeczy tutaj z tej listy, którą jeszcze raz teraz pokażemy, żebyście napisali w komentarzu i potencjalnie coś, co zapomnieliśmy. A też uważacie, że jest bardzo ważną częścią stania się lepszym? Mi się w sumie jedna rzecz przypomniała, tylko wspomnę o niej. Price checking. Zapomnieliśmy dodać, teraz mi się przypomniało. Sprawdzajcie prizy, po prostu. Nic dodać, nic ująć. To na kolejny odcinek o price checkingowaniu. Albo w ogóle odcinek o price checkingowaniu, rulesach, rulesharkowaniu. Stalowaniu, graniu z klonkiem, graniu w terminacji, mental games. Jak chcecie, to dajcie znać. Jak chcecie, to znajcie dać. Tak, ale mam nadzieję, że nie wyszło jakby za monotonnie i miejmy nadzieję, że pomoże komuś ten tutorial, jak stać się lepszym, bo już uwaga, niedługo będzie i OTP, i nowy sezon. Dużo osób będzie chciało zrobić worcy. To jest moim zdaniem jakby na to ułatwienie, na co macie zwracać uwagę. No i co? Stawajcie się lepsi, przychodźcie na turnieje, nie poddawajcie gier za nagrody.
I bierzcie coaching, bo szczerze, coachingi i oglądanie gier pro playerów to jest chyba najszybszy sposób, jak stać się lepszym. Możesz powiedzieć, jak ty się stałeś lepszy, ja mogę powiedzieć swoją historię, jak ja stałem się lepszy. Taka jedna rzecz, która według ciebie jest... teraz na zakończenie. Jedna rzecz, no, która jest według nas najważniejsza, jakby z tych, ja z tej całej listy. Jedna? Tylko jedna? Dobra, to no dobra. Ja bym dał doświadczenie z turniejów. To jest taki, ja w taki sposób się stałem lepszy. Była pandemia. Grindowałem tyle turniejów online, że chyba przez to mam wrażenie. Druga to jest niewypieranie się przegranej. Jeżeli masz zimprówować, to poczuj chociaż trochę, nawet jeżeli to jest chujowe uczucie, to poczuj trochę no tej goryczy. No i trzecie, pewnie resource management, bo to jakby w każdej grze jest inna rzecz, a to chyba najbardziej wpływa na to, jak możesz sobie... To jest jakby chyba podstawa, żeby ustawić, jak masz w ogóle wygrać grę, tak naprawdę. Dobra, to ja dwie twoje pierwsze bym powtórzył, że mi osobiście najbardziej pomogły jakby w improwowaniu, czyli właśnie zrozumienie, co robiłem źle. Ale jeszcze do tego dodałbym trzecią rzecz, której ty nie powiedziałeś, bo tobie to łatwo mega przychodzi. To jest game plany, czyli wiedzieć dokładnie game plan, na co, jak grać. A ogólnie tak dla początkujących, ja bym najważniejsze powiedział, że jest sequencing i finning, czyli moje ulubione rzeczy. I ja was jeszcze w ogóle bym nauczył czegoś takiego, że no to potem to już w odcinku z informacjami, nie zdradzają informacji. To jest też moja ulubiona rzecz. No, no. Także to wszystko w dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że wyszło spoko. Tak jak mówię, w komentarzach piszcie i widzimy się na OTP. Tak. Pa, pa. Adios.